reality show, linia kosmetyków do makijażu, sieć sklepów, a teraz jeszcze lalka Barbie. Czy jest coś, czego Kim Kardashian nie może mieć? Kilka dni temu fan zamieścił w internecie zdjęcie Kim z czerwonego dywanu z 2011 roku, gdy miała na sobie fantazyjną czarną sukienkę. Mężczyzna nie wiedział, że za tym wyglądem skrywa się pewna historia, a Kim miała zamiar ujawnić jedną z najbardziej szokujących wieści na swój temat. Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się, co się wydarzyło. W odpowiedzi na opublikowany przez fana tweet, Kim na swoim koncie opisała anegdotę z czerwonego dywanu z imprezy Victoria's Secret z 2011 roku, mówiąc: oto najlepsza historia na temat tego wyglądu. Miałam umowę na stworzenie lalki Barbie, która miała mieć na sobie właśnie taką sukienkę. Potem umowa została odwołana, a Kim K. Barbie nie miała być produkowana. Kanye, widząc jak jestem smutna, zadzwonił do firmy Mattel i spełnił moje wielkie marzenie i załatwił, że będę mieć prototyp lalki tylko dla siebie. Zatem nie tylko będzie miała własną lalkę, ale jak widać ma męża, który zrobi dla niej wszystko. Kim jednakże nie jest jedyną gwiazdą ze swoją własną lalką Mattela. Wiele wielkich gwiazd, takich jak Beyoncé, Cher, Diana Ross, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe czy J.K. Rowling, również ma swoje Barbie. Ale najbardziej zaskoczył nas niezaprzeczalny zwrot strategii, który Mattel zaprezentował po Kim Kardashian i ich ostatnim projekcie. W marcu 2018 roku Patty Jenkins, reżyserka Wonder Woman, otrzymała swoją Barbie w ramach programu She-Ro. Celem programu było uhonorowanie 17 kobiet z całego świata, zarówno współczesnych, jak i historycznych, które wybijają się swoimi osiągnięciami i stanowią przykład dla innych. Wybrane postaci były dalekie od błyskotliwego Hollywood, ale znacznie bliższe rzeczywistej definicji kobiet stanowiących inspirację. Oto niektóre z mniej znanych lalek kobiet z programu She-Ro Mattela. Swoją Barbie otrzymała na przykład Amelia Earhart, pierwsza kobieta pilot, która samotnie przeleciała nad Oceanem Atlantyckim. Urodzona w 1897 roku, Amelia uważała, że jej zmagania z konwenansami i przyjętymi normami oraz wszystkie jej osiągnięcia i rekordy udowodniły, że mężczyźni i kobiety mogą być równi. W 1937 roku kobieta podczas próby okrążania kuli ziemskiej wzdłuż równika zniknęła bez śladu. Inspirującą artystką z własną lalką jest także Frida Kahlo. Meksykańska malarka była i nadal jest symbolem oryginalności, siły oraz pasji. Aby móc podążać ze swoimi marzeniami i zostaniu artystką, Kahlo musiała stawić czoła wielu trudnościom i komplikacjom. Była niepełnosprawna przez przeżyte w dzieciństwie polio, a z powodu wypadku, którego doświadczyła w wieku 18 lat, do końca życia zmagała się z ogromnym bólem i problemami natury medycznej. Dzięki swojej sile i wytrwałości Frida tworzyła nietuzinkowe obrazy, w których poruszała takie tematy jak tożsamość, przynależność klasowa i rasowa. To dzięki jej twórczości głos wszystkich kobiet był słyszalny. Kolejna na liście jest Katherine Johnson, postać, którą w filmie Ukryte działania sportretowała Taraji P. Henson. Katherine Johnson dziś ma 100 lat i jest matematykiem i afroamerykanką, która pracowała dla NASA oraz odegrała kluczową rolę w sukcesach pierwszych lotów kosmicznych w USA. Przełamała bariery rasy i płci. Katherine, cudowne dziecko, rozpoczęła naukę w liceum w wieku 10 lat i ukończyła szkołę w wieku 18 z dwoma tytułami licencjata z matematyki i francuskiego. Kiedy NASA przerzuciła się na komputery, kazała Katherine dwukrotnie sprawdzać wyniki, aby uzyskać większą dokładność. Barbie zadedykowano także urodzonej w 1982 roku Nicole Adams, zawodowej mistrzyni boksu z Wielkiej Brytanii, która jako pierwsza kobieta zdobyła tytuł olimpijski w boksie w wadze muszej w 2012 roku. Drugi złoty medal wygrała ponownie na Olimpiadzie w Rio 4 lata później. Nicole otwarcie przyznaje, że jest biseksualna, a w 2012 roku została uznana za najbardziej wpływową osobę LGBT w Wielkiej Brytanii przez Independent. Sportsmenka jest także pierwszą osobą LGBT, która wygrała złoty medal olimpijski w boksie. Jedna z najbardziej uroczych lalek z tej listy należy do Chloe Kim. W 2018 roku podczas zawodów w Pyeongchang 17-letnia Amerykanka pochodzenia azjatyckiego została najmłodszą kobietą, która zdobyła złoty medal olimpijski w snowboardzie. Jest także pierwszą kobietą, która wygrała dwa złote medale podczas zimowych zawodów młodzieżowych oraz czterokrotną laureatką X Games. I wreszcie pierwsza, ubrana w hijab Barbie, została stworzona w hołdzie dla zdobywczyni brązowego medalu olimpijskiego w szermierce Ibta Hajj Muhammad. Kobieta zasłynęła jako pierwsza muzułmańska Amerykanka, która nosiła hijab podczas całych zawodów olimpijskich. Ibta Hajj odkryła swoją miłość do szermierki, kiedy miała zaledwie 13 lat i ta pasja doprowadziła ją do zdobycia licznych medali i nagród.
Bindi Irwin jest międzynarodową wielokrotnie nagradzaną obrończynią i działaczką na rzecz przyrody. Ashley Graham, jedną z najpopularniejszych twarzy w amerykańskim przemyśle modelarskim. Yeon-yeon Tan, chińską baletnicą, która posiada rekord wystąpień jako główna tancerka. Ava DuVernay, pierwszą czarnoskórą kobietą, której film zdobył nominację do Oscara w kategorii najlepszy film. Na liście Mattela znalazło się tak wiele wspaniałych kobiet z imponującymi osiągnięciami, a teraz firma zmierza w stronę Kim Kardashian? Czy to oznacza krok w tył? Co myślicie? Z niecierpliwością czekamy na Wasze komentarze i nie zapomnijcie obejrzeć więcej naszych filmów. Do usłyszenia!